Jak wiecie, stworzeń w arku jest bardzo dużo. Ale ja dzisiaj pokażę wam moim zdaniem 5 bardzo przydatnych dinków na PvP. Jeszcze przed materiałem zostaw subskrypcję, ponieważ lecimy po 1000 subskrypcji, a na 1000 subskrypcji planuję super film, którego nie nagrał jeszcze żaden polski youtuber arkowy. Możesz też bić na Discorda, bo tam też się dużo dzieje. Dla mnie jednym z najlepszych dinków arku na PvP jest Shadow Mane. Nie dość, że jest bardzo uniwersalny, bo działa zarówno na lądzie, jak i w wodzie, to ma on dużo fajnych umiejętności. Do jego najlepszych umiejętności należą bycie niewidzialnym, możliwość stunowania na całkiem dalekie odległości, wrodzony pancerz, bardzo daleki, wysoki skok i rzecz, która jest świetna moim zdaniem, czyli boost alfy. Pozwala on w przypadku samca na wzmocnienie statystyk, a w przypadku samicy na ukrycie wszystkich pobliskich dino. Shadow Mane jest bardzo szeroko wykorzystywany w PvP. Jeszcze przed nerfem był w ogóle jednym z najlepszych dinków w grze i kosił po prostu wszystkich. Niestety po nerfie dostał gigantyczne minusy, a wystarczyło mu znerfić jedną rzecz, a znerfili no wszystkie, no niestety. Ale nadal Shadow Mane pozostaje jednym z bardzo dobrych dinków. Takiego stwora możemy oswoić na dwóch mapach. Na Fjordurze, która jest darmową mapą, i na Gen 2, która jest płatną mapą. A wy co sądzicie o Shadow Mane? Możecie napisać w komentarzach, który z tych dinków wam najbardziej siada na PvP i na PvE. Drugim dinkiem, który jest po prostu świetny, jest Managarm. Manas to takie bardzo dziwne stworzenie, które nie dość, że potrafi skakać na bardzo wysokie odległości, dashować też na dosyć duże odległości, to do tego może zamrażać i to zamrożenie jest bardzo potężne, ponieważ im ma większe mele, tym więcej zadaje. I z im bliższej odległości, tym też więcej zadaje. I do tego jeszcze potrafi zamrozić. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Na PvP można go zsiatkować, przez co jest to na niego mocna kontra, oraz nie wchodźcie nim do wody podczas PvP z ludźmi. Managarm w wodzie jest bezużyteczny, nie możecie nim zrobić absolutnie nic. Z takim manasem na PvE jesteście nieśmiertelni. Na PvP różnie może być, bo zależy na kogo traficie, ale i tak manas na PvP jest gigamocny. Takiego manaska możecie oswoić na trzech mapach. Lost Island, Genesis 2 oraz na Extinctions. Sam bardzo często latam manasem, ponieważ jest to dosyć łatwy dinek do stajmowania oraz jest bardzo mocny. Kolejnym stworem na naszej liście jest gryf. Gryfy są bardzo silnymi dinkami na PvP, ale niestety mają sporo minusów. Sam koncept gryfa jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to dinek, który nie posiada płci, przez co to jest jednocześnie jego minus, bo nie możemy go breedować. Co prawda niektóre modyfikacje pozwalają nam na to, ale na czystym arku nie ma szans, że zbreedujemy sobie takiego gryfa. Jego największą zaletą i jednocześnie umiejętnością jest pikowanie, które może zadawać gigantyczne obrażenia. Wystarczy, że jesteście trochę wyżej niż przeciwnik i zlecicie na niego z wielkim impetem. Zada to mu bardzo duże obrażenia i na pewno będzie dla niego to spory cios. Jednym z minusów gryfa jest uzależnienie od terenu. Nie może on praktycznie walczyć w jaskiniach, cave'ach czy innych miejscach z niskim sufitem, ponieważ nie ma tam jak się rozpędzić i nie ma jak uderzyć. Od razu wam mówię, że nierozpędzony gryf nie jest jakiś mega szybki. Kolejnym minusem jest to, że można go złapać w neta, ale nie jest to aż tak duży problem. Bo największy problem przychodzi właśnie teraz, czyli brak pancerza. Przez to gryf dostaje 100% obrażeń, jakie ktoś do niego wystrzeli. Działa to u niego tak samo jak u Wyverny i Bloodstalkera. Kolejnym, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest Desmodus. Desmodus jest to jeden z najnowszych dinków, który został dodany przy mapie Fjordur. Jest on bardzo silnym dinkiem, ponieważ jeżeli kogoś nim podniesiecie, możecie go gryźć i wysysać mu jednocześnie krew. Dinek ten potrafi bardzo szybko się regenerować, może przy nocy stać się lekko niewidzialny, coś w stylu Rock Drake'a. Jeżeli bijemy jakieś stworzenie, dostajemy bloodpaki, a bloodpaki możemy sobie wypijać jako trochę słabszą regenerację niż healing brewy, lub możemy wykorzystać to do oswojenia bloodstalkera. Ma on też krzyk, który odpędza mniejsze dinki i pokazuje nam ich dokładną lokalizację, tak samo z graczami. Desmodus też jest bardzo silnym dinkiem do pikowania ludzi, ponieważ gdy kogoś pikniemy, możemy od razu go bardzo mocno bić, ale do tego ma on całkiem sporą penetrację pancerzu i osoba, którą mamy w naszych szponach, żeby się wyrwać, musi klikać lewy przycisk myszy. Co nie jest od razu takie oczywiste, jeżeli ktoś się jeszcze nie spotkał z Desmodusem. Sposób oswajania Desmodusa jest trochę podobny do Bloodstalkera, ponieważ musimy wejść do odpowiedniego cave'u na Fjordurze i gdy ten nas zobaczy, będzie chciał nas wziąć w swoje szpony. Jeżeli mamy bloodpaki, zacznie się oswajać, jeżeli nie, no to możemy niestety zginąć. Teraz dinek, którego dużo osób mogło się nie spodziewać, czyli Fjordhawk. Fjordhawk jest to dinek, który został też dodany w Fjordurze, tak samo jak Desmodus. I na początku był po prostu za OP. Jeżeli zginąłeś, on od razu brał twoje rzeczy i tam, gdzie się zrespiłeś, przynosił ci paczuszkę.
była bardzo niska szansa na to, że ktoś zabije twojego Fjordhawka. No chyba, że wpadłeś w turety, to już inna kwestia. Ale niestety ostatnio zostało to trochę znerfione i Fjordhawk ma parę sekund jakby takiego cooldownu od wzięcia tych itów, przez co jest łatwiejszym celem. Ale tak czy tak jest duża szansa, że zwróci ci on twoje itemy, a twój przeciwnik nic nie dostanie za zabicie ciebie. Dzięki za oglądanie tego prawie 6-minutowego filmu. Jeżeli ci się spodobało, to zostaw subskrypcję, bo lecimy po 1000 subskrypcji, bo planuję naprawdę fajny specjal na 1000. Ale też zapraszam na Discorda, na którym też się sporo dzieje.